Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szuber z tej strony. Dawno nie nagrywałem filmików, moi drodzy, ale nagram. I to będzie dosyć seryjka. Na pewno nie będzie fajna, bo to jest bardzo smutna historia na mój temat. Otóż, no dzisiaj jest ostatni dzień siłowni. Zrobiłem sobie trochę plecki i trochę klaty. No już tak nie ćwiczę intensywnie, bo nie wiem, czy wiecie. Miałem wypadek i mam 3 więzadła do roboty. I jutro jadę na zabieg ACL, PCL, MCL. Także jadę sobie robić jutro nogę. Reha Sport w Poznaniu. Tam jadę. No i zobaczycie moje odczucia przed operacją, po operacji. Nie wiem, czy takie coś Was w ogóle interesuje, ale nagram, bo mało jest takich rzeczy, jak ja na przykład chciałem obejrzeć, jak ktoś przeprowadził rehabilitację, jak wygląda w ogóle zabieg, jakie były uczucia, czy boli, czy nie boli. Tu jest bardzo mało filmików na ten temat, a ja Wam ponagrywam filmiki. Także to nie jest jedno więzadło, cała noga jest do roboty. Więc jestem zesrany, naprawdę. Jestem tak ciężko przestraszony, że cały tydzień nie mogę spać. Jak już wiem, gdzie jest termin operacji i w sumie to już jutro. Wyjeżdżam 4 w nocy, mamy godzinę 21 teraz. No ale trening trzeba zrobić, tak? Górę mogę ćwiczyć, dołu nie, ale górę mogę. Więc to będzie dzisiaj na tyle. Vlog rano z auta i jeszcze ze szpitala. I cyko, jesteśmy w szpitalu, już jest kubraczek. Kolanko wydepilowane. Jedno i drugie, bo nie wiem skąd będą pobierać. Kazali obydwa. Łóżko spoko, telewizja jest. Żarcia sobie wziąłem, także nie będzie źle. Pogoda minus 11 na dworze. I co robimy? No już jestem po kolacji. Zabieg wjechał. No i teraz już mnie noga napierdala. Trochę przespałem. W ogóle kurwa obudziłem się w trakcie zabiegu i patrzę w tym blusterku. Kurwa tną mnie tam na żywca i wiercą mi tam młotkiem napierdala. 3 więzadła zrobione. Lekarz powiedział, że się operacja udała. Zajebiście. Bałem się, że się nie wyrobią, bo mieli 2 godziny na to czasu. Gdzieś tam krew zatrzymywali na 2 godziny. Po 2 godzinach ją musieli puścić, także wyrobili się z tym. Bardzo fajnie. A teraz co? No z jednej też nogi pobierali. Do drugiej, także jestem uziemiony. Mam 2 nogi uziemione. Także rehabilitacja będzie długa i długa. No, a na razie jestem w ortezie. Sram pod siebie. Znaczy, no nie chcę. Nie chcę mi się srać, ale od pasa jestem sparaliżowany w dół, bo dostałem znieczulenie, no i mam sikać do kaczuszki, co też tego nie lubię. No i muszę leżeć do jutra rana, jutro rano przychodzi rehabilitant, pewnie się zesram z rana. Rozpoczniemy jakąś rehabilitację i tak będzie wyglądało. 2 dni pobytu w szpitalu. No, zaraz Wam pokażę ortezę. No, tak wygląda orteza. Tu jakieś sącze dali, że tam cały krew się cały czas sączy. Ogólnie przejebana. Odczucia bólu, bo pewnie Was to ciekawi. Na zabiegu nic nie czułem, znieczulenie było w kręgosłup. Też tak średnio to czułem. Nie wiem, czy to bolało, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Nie było jakoś to rzeczywiście mocno. Ale teraz mnie boli noga w sumie. Nie tą, którą robiłem, tylko ta druga, z której było pobierane. No, ale nie jest jakiś to mega ból. Teraz zjadłem to ogólnie. Przy takich środkach przeciwbólowych to się śpi praktycznie cały czas. Czy może jakąś piosenkę puszczę, Eye of Tiger? Nie, bez piosenki, bo się blokują te zasięgi. To już nagrywam. Idzie zajebiście. No. I usiądź sobie też tak blisko podłogi, żeby zmieścił nogi. Nie, tam tak chyba właśnie tutaj się zmieściły. Czy mi nie podkładają tego pod dupę? No się nie podłożyli. No. Nie wiem, które jest dobre, powinni podłożyć, tak? No. Dobra, na razie może uwaga. Muszę usiąść. Cyk, kaczuszka. Co? Będzie? Rehabilitacja na szynach.
No patrz, tu jest ta szyna. Miałem tak z boku, tu gdzieś od góry lewo, prawo, tu ten bok i od dołu jeszcze robiona, nie? I z tej pobierali. Tu kurwa, chłopie, podnieść tej nogi, kurwa nie mogę, nie? Leżę, kurwa. Kolejny dzień, moi drodzy, minął. Czwartek była operacja, piątek na środkach przeciwbólowych, sobota dzisiaj też na środkach przeciwbólowych, no i coś zacząłem się ruszać, ale widzieliście tutaj drogę do toalety. Ciężko, naprawdę jest taki ból, że jestem na morfinie i nie zazdroszczę nikomu. Trzy więzadła, jest dramat. Tu mam tak, jedną nogę robioną, pobierane było stąd na tą, także nie mogę się na tej podeprzeć, a na tamtej zupełnie nie. I to boli. Przedłużyłem sobie dobę w szpitalu, w sumie prywatnie, to sobie przedłużyłem, no i nie wiem, czy sobie jeszcze nie przedłużę, bo to mamy takie, nie wiem co to jest, ale jest skręcane z boku, od spodu, tam żeby te kolano się świetnie układało i żeby gdzieś tam mi nie uciekło, więc wolę, żeby mi to robiła jakaś pielęgniarka albo lekarz, niż mam to robić sam w domu. No, ogólnie czuję się jak naćpany. No, śniadanie, obiad, kolacja, śpię, jem. No dzisiaj już jakieś ćwiczenia wdrożyłem. No jutro już powinno być lepiej. No i szczam pod siebie w kaczki. Na kiblu jeszcze nie byłem, ale będę musiał iść. Chyba relacji nie chcecie. Ogólnie tych środków przeciwbólowych też nie chcą tak dawać, bo z nich trzeba schodzić. Nie możecie być cały czas na środkach przeciwbólowych. No, musi być tak, że środek będzie działał 3-4 godziny, on puści, z 2-3 godziny będzie taki ból i później znowu środek przeciwbólowy, żeby to szło spać. No i żelki chłodzące. No i tak to wygląda cały pobyt w szpitalu. Nie wiem, czy to będą 3 dni, 4 czy 5 dni. No tak będzie wyglądał cały pobyt. Zobaczcie sobie, taka maszyna. Zniża mi kolanko, cyk. Do praktycznie pełnego wyprostu, a może pełny wyprosto to nie jest. No i się podwyższa. Potem będziemy podkręcać pół godzinki. Zajebista sprawa. Powiem wam tak, 3 dni, 3 doby po zabiegu. Już jest dużo, dużo lepiej. Już sam, samodzielnie wziąłem kulę i samodzielnie poszedłem do toalety, także jest bardzo duży progres. W sumie tak mam na drugie imię. Progres. No ja no świruję. Ogólnie ta boli, no bo tu było. Ta się robi. Czy wrócę silniejszy, się okaże. No to na pewno. Po trzech więzadłach. Kwa, kwa, kwa. Zobaczcie, prywatna klinika. Telewizor, chłopie, wszystko. Kibelek swój. Dobra. Ale tak, piwko. Kolejny dzień. Nie no, żartuję. Lemoniada. Gdzie piwko? Pyszne.pl. Mam burgerka. Muszę ich tutaj zareklamować. Ogólnie szpital prywatny, więc jadłem to, co mi dali, ale potrzebuję kawał porcji dobrego mięsa. To postawi mnie na nogi. Co? Dzisiaj rano wstałem, nie czułem takiego bólu, zrobiłem sobie ćwiczenia. Fizjoterapeuta przyszedł, też zrobiliśmy różne ćwiczenia. Tam trochę po schodach weszliśmy, ze schodów zeszliśmy. No i do tego ćwiczenia, no tam wrzucę wam wszystko, filmiki, jak to wyglądało, taka maszyna. Też tam tym porobiłem, no i było ok. No ale po południu zaczęło się znowu rwanie w kolanie, by tak miało rozsadzić te kolano. Znowu kroploweczka, znowu już się czuję już lepiej. Teraz z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Także na pewno fajnie. No i jutro wracam do domu. Miał przyjechać po mnie kolega, bo tu przyjechałem swoim samochodem. No ale mam automat i prawa noga jest sprawna do gazu i do hamowania, więc wracam swoim samochodem na powrocie. Będzie coś nie tak, oczywiście będę dzwonił do kolegów, są przyszykowani w razie czego, że mają po mnie podjechać i wrócimy na dwa auta, ale myślę, że obędzie się bez. Także dziękuję, że życzycie mi smacznego, jestem w dobrym humorze, także teraz rehabilitacja, dochodzimy do siebie i Schuwar 2.0 wjeżdża. Apetyt wracam do zdrowia, będę już zabijał ich wszystkich. Nie no, tak to można chorować. Lemoniadę przynieśli, burgera przynieśli. Warto znać ordynatora szpitala. Jeszcze jacuzzi bym prosił w toalecie. Sala prywatna, zobaczcie sobie. Był tu taki ziomeczek, ale kazałem go wyrzucić, bo był za głośny. No i sobie odpoczywamy. Telewizji nie oglądam, bo już słucham sobie podcastów. Ale też mamy telewizor, lodóweczkę, wszystko jest.
No i moi drodzy, czwarta doba w hotelu. Zarosłem jak dzik. Ale jest dobrze. Kropluweczka cały czas podłączona. Jest takie uczucie rwania, jakby mi dynamit wsadzili w kolano. Coś w tym stylu. I rano były poranny trening na tej suwnicy takiej, co mi tam kolano prostuje i zgina. Na tym miałem godzinkę. Wieczorem sobie zrobię ćwiczenia od fizjoterapeuty, jakieś tam podnoszenie nogi, później wzmacnianie, czyli napinanie uda, napinanie pośladków. No i chyba w sumie to wszystko będzie, co tam mam rozpisane. Tak będzie przez kolejny tydzień na pewno z progresją. Później wizyta kolejna, zobaczymy, co tam lekarz powie. Cała noga obandażowana. Stabilnie. No, jak są leki, to tak nie boli, ale powiem wam, jak leki zaczynają puszczać, no to nie szło w nocy spać. Miałem nieprzespaną nockę, także masakra. Ciągle bym teraz drzemał. No, tak wygląda pobyt w szpitalu. No, nie jest źle, tylko ja chciałem więcej tych środków przeciwbólowych, to nie chcieli tak dawać, bo tam mają jakieś swoje parametry na wagę ciała, żeby tam nie przesadzić. No, ale już dobrze. No, pierwsze takie trzy doby są najważniejsze, no teraz już pójdzie z górki. Ze szpitala. Zwijam się do domu. No i tu jest taki problem. Założyć spodnie i skarpetki oraz buty. No to będzie chyba takie największe wyzwanie. Tyle hajsu płacę i co? Gdzie są te pielęgniarki z Tajlandii? No powiem tak. Do auta wlazłem. Automat, więc lewa noga nie chodzi. Czekam, aż się zagrzeje, żeby tam szyby odtajały. Pogoda nie dopisuje, ale idealna pogoda na L4. Także będziemy ściemiać w chacie. I wracamy. No mam nadzieję, że droga pomyślnie przebiegnie. Ogólnie jak mieli mnie wypuścić w sobotę na weekend, nie wsiadłem w samochód. Miałem takie zawroty głowy, nie czułem się zbyt dobrze, no i kolano tak mnie napierdzielało, że no nie było opcji. Też przedłużyłem sobie dwie doby. Zresztą to mój szpital prywatny, więc prawie tu mieszkam. Nie no, świruję. Nie bierz się wszystkiego zbyt poważnie. No, wracamy do domu i oby było bezpiecznie. Środki przeciwbólowe puszczają, coś mnie tam boli. Receptę muszę wykupić, on to też chyba zleca komuś, żeby mi wykupił, bo też nie będę wychodził i wchodził, zapierdalam do domu. Jedno mnie zastanawia, jak ja stąd wyjdę. Wracamy, wszystko w jak najlepszym porządku. To jest automat, więc noga jest unieruchomiona. Gorzej będzie z wyjściem, ale jestem optymistycznie nastawiony. Jadę na jakąś wyżerkę. No i do domu resztę ściemniać. Oczywiście okres rehabilitacji też będę nagrywał w jakichś tam blokach, żebyście mieli obraz, jak to wygląda. No nie jest to za fajne i boli w każdym bądź razie, ale teraz jest tak medycyna rozwinięta, że naprawdę idzie fajnie to wszystko znieść i fajnie to wszystko sobie zrobić. Co mogę już doradzić na tym etapie? Nie odstawiajcie nic na później, czas zapierdala, czas szybko leci i on i tak upłynie, więc lepiej to zrobić szybciej niż później. Tak bym to zdefiniował. Fajnie, dziękuję, że jesteście na moim kanale. Pozdrawiam i do usłyszenia. No, jedyny, kto się ucieszył na mój przyjazd, to mój pies. Tak, dowali ci jeść? Super. Opcja jest taka, że muszę wyjść z samochodu. Wyjdę z samochodu, ustawię kamerę, wejdę do samochodu i będę wychodził, że niby jest mi tak mega ciężko, żebyście to widzieli. Bullshit. Nie nagram wam nic, ale później wam powiem, jak było.